Panie Marszałku, Panowie Posłowie. Pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach to zawsze moment szczególny dla nas, nowo wybranych posłów. To szczególny moment dla demokracji. I być może niezależnie od różnego rodzaju napięć, pomysłów, egzotycznych wniosków, warto sobie chociaż przez chwilę uzmysłowić, że na tej sali, niezależnie od barw partyjnych, poglądów, przynależności klubowych, bo to często się zmienia, szczególnie w niektórych miejscach, warto sobie uzmysłowić fakt, że jesteśmy wybrańcami narodu, że suweren w wolnych i demokratycznych wyborach, w wolnej i demokratycznej Polsce wybrał państwa jako swoich przedstawicieli. To już siódmy raz Sejm III RP zbiera się na swoim pierwszym powyborczym posiedzeniu. Zgodnie z tradycją, ale i z konstytucją, dzisiaj zdecydujemy, kto będzie przewodniczył naszej Izbie przez najbliższe lata. Kto z nas będzie tym pierwszym wśród równych? Komu z nas powierzymy władzę nad Sejmem? Mam zaszczyt przedstawić państwu osobę o żelaznym charakterze. Twardą, nieustępliwą, żywiołową, ale i niezmiernie odpowiedzialną. Ewa Kopacz to marka sama w sobie. Przez lata pracowała dla swoich pacjentów w rodzinnym Radomiu jako lekarz pediatra, lekarz rodzinny. To matka młodej lekarki, Kasi Kopacz, którą tutaj dzisiaj widziałem. Pozdrawiam, Kasiu. Od 10 lat to posłanka ziemi radomskiej i służy tu w parlamencie. Od 4 lat chyba w jednym z najtrudniejszych resortów walczyło o reformę systemu ochrony zdrowia. I wreszcie tego dokonała. Wbrew wielu oczekiwaniom i złym podszeptom dokonała całościowej reformy systemu ochrony zdrowia. Przeprowadziła 12 projektów ustaw. Przeprowadziła tak ważne sprawy dla nas, dla polskich pacjentów, jak chociażby Narodowy Program Transplantologii, który nasi poprzednicy zaprzepaścili. Zajęła się wreszcie chorobami rzadkimi. Dzieci, o których bardzo często nawet najbardziej wrażliwi społecznie nie pamiętali albo nie chcieli pamiętać. Jako minister zdrowia zawsze stała na czele frontu walki o poprawę systemu ochrony zdrowia. Nawet jako poseł opozycji, a zwłaszcza jako minister przez ostatnie 4 lata. To, co było dla niej zawsze najważniejsze, co sytuowała zawsze w centrum swojego zainteresowania, czasami wbrew wielkim grupom wielkich interesów, to dobro pacjenta i dobro publiczne. Tak jak wtedy, kiedy musiała się odznaczyć szczególną charyzmą i wielką niezłomnością, aby wbrew gorączce zakupów drogiej i nie do końca sprawdzonej szczepionki na grypę, jedyna w Europie powiedziała nie. Jak wtedy, kiedy w imię dobra naszych dzieci podjęła skuteczną walkę z dopalaczami i stworzyła system prawny, który dzisiaj jest wzorcowy w Unii Europejskiej. Albo jak wtedy, kiedy po powodzi musiała się wykazać szczególną wrażliwością i z wielkim zmysłem organizacyjnym, żeby pilnie, szybko nieść pomoc tym, którzy potrzebowali i zorganizować kolonie letnie dla 2000 dzieci popowodziowych. To, co mnie szczególnie ujmuje w Ewie Kopacz, to jej osobiste zaangażowanie, takie bezinteresowne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. W zasadzie nie spotkałem sytuacji, w której Ewa Kopacz pozostawiłaby kogoś bez pomocy, bez zaangażowania, żeby przeszła obojętnie wokół tych, którzy wyciągają do niej rękę. Zawsze z odwagą, nawet do swoich krytyków, podchodzi i chce rozmawiać. To dobry objaw u kandydata na marszałka Sejmu. Jestem przekonany, że jestem wyrazicielem nie tylko swojej opinii, kiedy powiem, że Ewa Kopacz naprawdę ma wszystkie przymioty potrzebne nowemu marszałkowi Sejmu. Ta dobroć, osobista uczciwość,
bezinteresowne zaangażowanie. To wszystko zaprowadziło ją nie tylko na czołówki rankingów zaufania społecznego, ale w sposób szczególny. I w tym szczególnym dniu chcę Państwa prosić o to, kiedy ślubowaliście, kiedy mówiliście o wierności Konstytucji i takim bezinteresownym zaangażowaniu na rzecz drugiego człowieka, to głosując zastanówcie się nad tym, czy rzeczywiście ta kryształowo uczciwa osoba, bezinteresownie zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi, nie jest najlepszym kandydatem na marszałka Sejmu. I wreszcie na koniec, szanowni państwo, 22 lat wolnej Polski, 22 lata wolnej Polski, to już naprawdę najwyższy czas, żeby tak wysoka funkcja w państwie została powierzona kobiecie, kompetentnej i odpowiedzialnej. To będzie pierwsza kobieta marszałek Sejmu w ogóle w dziejach Rzeczpospolitej. Otwartość i przyzwoitość, panie pośle. Tolerancja zamiast nieufności i podejrzliwości. Odwaga zamiast strachu. Poszukiwanie kompromisu zamiast wrogości. Uśmiech zamiast zaciśniętych zębów. Taka jest Ewa Kopacz i taki powinien być Sejm siódmej kadencji. Panie marszałku, panie, panowie posłowie, proszę Wysoką Izbę o poparcie pani Ewy Kopacz w wyborach na funkcję marszałka Sejmu siódmej kadencji. Dziękuję bardzo.